Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, zdecydowany facet. Wiele kobiet w historii mojego życia żaliło się, że przyszła z facetem, umówiła się z facetem na randkę i tak naprawdę jak się pyta, co robimy, to ten facet nie wie, co ma zaproponować, co robimy. Ona mówi, no nie wiem, to gdzie pójdziemy, a jak myślisz? A może tu? A może tu? Tak naprawdę facet nie wie, co ma zrobić na pierwszej randce z kobietą. On się jej pyta, co zrobimy, a może tutaj przejdziemy się, a może tam się przejdziemy, a może to. Nie jest zdecydowany. Znam setki randek, które się odbyły i facet nie wiedział, co ma zrobić z kobietą. Ta kobieta już na drugi raz nie przyszła. I miała go już dość. Powiedziała krótko. Jeżeli facet na pierwszej randce nie jest zdecydowany, to co to kur za facet? To słyszałem niejednokrotnie. Druga sprawa. Jeżeli jesteś konkretnym, pewnym siebie facetem i widzę cię, to nigdy cię takiego nie zobaczę, że idziesz na mieście z kobietą, a tylko ty ją obejmujesz, nie ona ciebie. Przecież kobieta, która jest szczęśliwa, zakochana, która jest wpatrzona w ciebie, to ona się obejmuje pierwsza bardzo często. A nie, że ty ją obejmujesz, ona ciebie w ogóle nie obejmuje. Pomyśl bardzo mocno nad tym, bo wielokrotnie widziałem tego typu sytuacje i wiem, jak te związki się kończyły. Niestety. Podsumowując, zawsze bądź konkretnym, zdecydowanym facetem, dzięki któremu kobiety będą czuły się cudownie, będą wracały z randki i będą emanowały szczęściem, radością i pozytywną energią i nigdy nie będą musiały się po twojej randce zastanawiać, co będą robiły. Hej!